No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony jak zwykle, Jamci to jest, czyli Grzechu 40, zapraszam do wysłuchania kolejnego Q&A na moim skromnym kanale. Nadmiernie, nie marnując czasu, od razu przejdziemy do pytań. Ostatnio skończyłem na tym, czyli dzisiaj, jeżeli dobrze rachuję, powinienem rozpocząć od tego, cytuję pytanie. Grzechu, co sądzisz o sensie finansowania, łamane przez wspierania Afryki? Dzieje się to od dawna, za dużo się nie zmienia, ze względu na ogromną korupcję i nie tylko. I drugie pytanie. Czym dla Ciebie jest udane życie? Innymi słowy, co musi się wydarzyć lub nie, żeby człowiek leżąc na łożu śmierci lub po prostu będąc starym, mógł uznać swoje życie za udane? Pozdrawiam. Pozdrawiam Ciebie również. Ciekawe pytania. Takie wiecie, do pogdybania. Zatem, zaczynając od pierwszego, no cóż, niestety, ale w zakresie Afryki i szeroko rozumianej pomocy krajom trzeciego świata mam dosyć niepoprawne politycznie zdanie, ale zaraz racjonalnie uargumentuję dlaczego. Słowem, masz rację. Pomoc im udzielana jest w znacznej mierze zatracana i nie zmienia za wiele w terenie. Czy to przez korupcję, czy przez nieprawidłowe przeznaczenie kapitału, czy po prostu przez mentalność ludności lokalnej. Druga kwestia, że nawet jeśli ta pomoc coś zmienia, to choć darczyńcom wydaje się inaczej, bardzo często są to zmiany na gorsze. Ekstrapolując to na grunt przykładu w skali mikro, bo tak będzie najłatwiej to wyjaśnić. Wysyłamy im jedzenie, pieniądze i leki. Kopiemy studnie celem dostarczenia wody pitnej, a potem na miejscu okazuje się, że studnie, które spisują się w klimacie umiarkowanym, nijak się mają do klimatu podzwrotnikowego. Bo u nich fizycznie nie ma wody, więc jak wykopiecie 50-metrowy dół, to obniżycie i tak już niski poziom wód gruntowych, przez co sawanny zaczną usychać. A reszta wsparcia poszła w utrzymanie wielodzietnych rodzin, które są wielodzietne z pokolenia na pokolenie. Kulturowo od kilkuset lat. Dla statystycznego Afrykańczyka nie jest dziwnym posiadanie pięciorga czy ośmiorga rodzeństwa, bo przecież ojciec, dziadek, pradziadek też tyle mieli. Przecież nie ma tam antykoncepcji, a brak technologii sprawia, że nudzi się wieczorami. Do tego tak wielki przyrost naturalny zawsze był sensowny, bo okej, ojciec miał te sześcioro dzieci, no ale troje zmarło na choroby, jeden podczas wojny, a jeden po prostu z głodu, więc w sumie społeczność lokalna funkcjonowała bez większych zmian. Funkcjonowała tak od praojców, aż nagle przyszedł biały człowiek i tak jak nadmieniłem, dał leki, jedzenie i wykopał studnie. Efekt? Jak ja sobie zrobię sześcioro dzieci, to choć nie mają one z czego na tej sawannie wyżyć, to przeżyją i zrobią to w sztucznych warunkach pomocy z zewnątrz. Więc cała ta pomoc nie zaradzi problemom, ale wręcz przeciwnie, w długiej perspektywie czasu je spotęguje, bo wykreujemy rzeczywistość, w której jest ona konieczna, aby przetrwać, i to w coraz większej formie. Bo obecnie na nieurodzajnej, suchej ziemi bez wody jest do utrzymania załóżmy 20-osobowa wioska, ale za 10 lat zrobi się z niej wioska 100-osobowa albo nawet 200-osobowa osada, która nie ma racji bytu, bo otoczenie, w którym się ona rozwija, nie pozwala na jej funkcjonowanie w takiej formie. Nie byłoby w tym problemu, bo przecież ludzie to nie drzewa i zawsze się mogą przeprowadzić tam, gdzie im będzie lepiej, ale po raz kolejny tak to wygląda na papierze. W terenie, po pierwsze, wielu z nich nie chce się przeprowadzać, no bo przecież tutaj żyją od praojców. Po drugie, ogólnie życie w większości rejonów Afryki jest nierentowne gospodarczo ze względu na trudny klimat, więc pewnie i tak nie unikną problemów konieczności przyjmowania pomocy z zewnątrz. A po trzecie, nawet gdybyśmy mówili globalnie, to ludzi na świecie już jest zbyt dużo i ich liczba przyrasta w postępie lawinowym, więc gdzie tkwi sens w dodatkowym zwiększaniu ich liczebności w sztuczny sposób? I ja wiem, że to co mówię brzmi bezdusznie i nieempatycznie, ale ja po prostu mam zdroworozsądkowe patrzenie na świat, dlatego oceniam podobne rzeczy sucho, biorąc je na logikę. A to, co się obecnie dzieje, po prostu nie ma sensu. Oczywiście nie twierdzę tym samym, że nie trzeba pomagać, ale owa pomoc powinna wyglądać zupełnie inaczej. Pomijając sam fakt, że u nas ludzie także mają problemy i abstrakcyjne wydaje mi się inwestować miliardy w Afrykę, podczas gdy w Polsce na naszych własnych podwórkach także dzieciom zdarza się głodować. Ale nawet jeśli chcemy tamtych ludzi wyciągnąć z biedy, żyjących za wielokrotną linią horyzontu, wyciągnąć ich z biedy i niekończących się problemów, to zróbmy to
perspektywicznie, nie wysyłajmy jedzenia, tylko spróbujmy ich zrelokować, spróbujmy pomóc znaleźć efektywną pracę, spróbujmy pomóc im samym sobie to jedzenie zapewnić i spróbujmy ich wyedukować odnośnie tego, jak żyć w zrównoważony sposób. Wiecie, antykoncepcja i tak dalej, jeśli z kolei nie będą chcieli, no to nie. Są przecież wolnymi ludźmi, niech sobie żyją jak im pasuje, jak im się tylko podoba, ale niech potem nie wyciągają ręki po jakąkolwiek pomoc. Przecież nie da się komuś pomagać na siłę, prawda? Z kolei jeśli piszesz o tych słynnych sytuacjach, gdzie rząd na przykład takiej Ugandy dostaje samolot wypełniony dolarami po brzegi, aby wpompować ten kapitał w negowanie kryzysu, no to tak jak sam zauważyłeś, u nich jest tak wielka korupcja, że albo te pieniądze się w większości rozmywają przy takich akcjach, albo jeszcze idą na karabiny, więc podobna pomoc nie ma większej logiki. W każdym razie taka moja opinia. A co do twojego drugiego pytania, kiedy człowiek może stwierdzić, że miał udane życie? No jest to ciekawe zagadnienie, takie czysto filozoficzne, a jak wiecie, inteligentną filozofię bardzo sobie cenię, więc w nie teraz odpłyńmy. Każdy człowiek, moim zdaniem, powinien się nad podobnym pytaniem pokłonić w swoim życiu, co najmniej raz tak, na porządnie, i to w możliwie jak najmłodszym wieku. Oczywiście wiek nie może być zbyt młody, bo to zaneguje wyciągnięcie odpowiednich konkluzji ze swoich rozważań, no ale mimo wszystko. To częsty problem ludzi obecnych czasów, w każdym razie ja go dostrzegam wśród mojego otoczenia. Ludzie żyją z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, pochłonięci chmarą obowiązków i rutynowych czynności. Niektórzy potrafią żyć w ten sposób wręcz dziesiątki lat, bez wyraźnego celu czy spojrzenia na całość z dalszej perspektywy. Moim zdaniem każdy z nas powinien zatrzymać się w tym biegu na kilka dni i pokontemplować nad tym, gdzie on w ogóle idzie. Gdzie widzi siebie za te 10, 20, 50 lat, co mu sprawia radość w życiu, do czego chciałby dążyć. Czy to, do czego chciałby dążyć, naprawdę mu to szczęście zapewni, na ile to jest realna perspektywa i co najważniejsze, czy jestem szczęśliwy obecnie? Ludzie sobie takich pytań nie zadają. Ludzie bardzo często w ogóle nie są szczęśliwi czy spełnieni, ale się na tym nie skupiają, stawiając sobie wyimaginowaną tezę w stylu: tak musi być, taki mój los, życie jest ciężkie, lub też najsłynniejsze: na razie może mi nie wychodzi, ale jak kupię sobie nowy samochód, nowy telefon, nowy dom, dostanę awans czy zrobię dziecko, no to wtedy to będzie super. I faktycznie czasem tak bywa, ale moim zdaniem jest to błędny tok myślenia, bo szczęście nie jest i nie powinno być warunkowane przez pieniądze, dzieci czy dobra materialne. Sztuka bycia szczęśliwym to kwestia umysłu i działań. Jeśli teraz nie potrafisz osiągnąć szczęścia sam ze sobą, to pewnie jak kupisz auto czy zrobisz sobie dziecko, także go nie osiągniesz. I wtedy, jak typowy człowiek XXI wieku, ponownie ustanowisz sobie kolejne cele za kolejną górką i powiesz: no okej, może znowu nie jestem spełniony, ale jak osiągnę tamto, no to wtedy już będzie w porządku, wtedy już będę spełniony, wtedy będzie cudownie. Nie. Nie będzie. Naucz się być szczęśliwy tutaj i teraz, bo nie wiadomo, czy w ogóle jakieś tamto będzie kiedykolwiek dla ciebie osiągalne. Mam nadzieję, że mnie jakkolwiek rozumiecie, bo nieco to wszystko zagmatwałem, no ale moim zdaniem człowiek szczęśliwy to taki, który potrafi się cieszyć z małych rzeczy każdym dniem. To człowiek, który dąży do swojego szczęścia cały czas i nie patrzy na reakcje innych. Oczywiście szczęście jednego człowieka nie może być argumentowane krzywdą innego, no to jest chyba logiczne. Ale poza ową zasadą czysto etyczną, powinniśmy po prostu być skupieni na sobie i robić to, co sami lubimy. Innym może się to wydawać głupie, dziecinne, niepotrzebne, dziwne czy szkodliwe, ale jeśli tobie z tym dobrze, a nie krzywdzisz innych, no to właśnie to powinieneś robić. Dla jednego bycie szczęśliwym będzie osiągnięte przez podróżowanie i ciągłe funkcjonowanie na walizkach, dla drugiego będzie to kariera zawodowa, dla jeszcze innego hobby, wspinaczka, sklejanie modeli, granie w gry, spotkania z przyjaciółmi w barze i tak dalej. Każdy człowiek jest inny, każdego cieszą inne rzeczy, więc każdy, mając inne życie, określi, że żył dobrze i nie ma sobie nic do zarzucenia. I podam to na swoim prywatnym przykładzie, nie do końca zagłębiając się w detale. Uważam się za osobę jako taką ogarniętą i zawsze wiedziałem, czego chcę. Mimo wszystko na skutek pewnych manipulacji otoczenia czasem szedłem w moich działaniach za radą znajomych albo rodziny, bo mi mówili, że najlepiej dla mnie będzie zrobić to tak i tak. No i powiem wam szczerze, że zawsze, kiedy szedłem za ich radą, żałowałem, że to zrobiłem, bo to, co się wydawało dobre innym, dla mnie było złe.
Na przykład taki kanał na YouTube, raczej się z nim nie afiszuję w świecie realnym i oddzielam ten świat od życia wirtualnego, ale także nigdy specjalnie się nie czaiłem z tym, co robię na YouTubie, więc jak się łatwo spodziewać, moja rodzina jako tako o tym wiedziała. I to powiedzmy od w miarę pierwszych chwil. Nigdy tego nie popierali i od samego początku mnie za to krytykowali, że marnotrawstwo czasu, że infantylna zabawa, że mało to pożyteczne, że jest to po prostu głupie, no i marnowanie życia, tak? A ja tak nie uważam i mnie ten kanał sprawia ogromną przyjemność, więc właśnie poprzez jego prowadzenie mogę sobie osiągnąć jakiś tam promyk szczęścia wśród szarych dni codzienności. A że infantylne? No, może i tak, może jest infantylne, tylko co z tego? Jaki to jest w ogóle argument? A to dorosłemu człowiekowi nie można być infantylnym? Czy jeśli ktoś sobie buduje klasyczny samochód w kuchni swojego prywatnego domu i wydaje na to całe oszczędności życia, nie jest to infantylne i dziwne? Czy jeśli ktoś sprzedaje dom, żeby kupić motocykl marzeń, nie będzie to infantylne? No, może. I niech sobie takie będzie. Konstatując, moim zdaniem człowiek, który na łożu śmierci stwierdziłby, że miał udane życie, to wcale nie jest osoba, która musiała cokolwiek ambitnego osiągnąć. To nie musi być prezydent czy gwiazda rocka, to po prostu osoba, która robiła w życiu to, co sama uważała za słuszne. I osoba, która starała się robić to, co sprawiało jej przyjemność. Na przekór wszystkiemu i wszystkim, a co to było? Odpowiedź na to pytanie już dla każdego człowieka będzie wyglądała inaczej, więc każdy musi sobie na nie odpowiedzieć sam. I oczywiście niektórzy mogą mi zarzucić, że to co gadam to pieprzenie farmazonów, głupot, kocopołów, bujanie w obłokach, bo nie zawsze można być szczęśliwym. Jest to prawda, ciężko od kogoś wymagać szczęścia w momencie, kiedy żona i dziecko umarły mu w wypadku samochodowym, albo on sam umiera na raka, ma ciężką chorobę, czy bank zabrał mu dobytek życia, no ale różne sytuacje się na świecie zdarzają i wiadomo, że nie mówię o każdej z osobna. To, co określiłem, należy potraktować jako wskazówkę dotyczącą ogółu, nie twardą regułę do wdrożenia wśród każdej jednostki w każdym przypadku. Tyle. Przejdźmy do kolejnych pytań i zaraz obok już coś widzę. Czy miałeś okazję zobaczyć jakąkolwiek drukarkę 3D na żywo? Co sądzisz o wykorzystywaniu technologii druku 3D w budownictwie? Wiesz co? Nie. Wiele o drukarkach 3D słyszałem i widziałem efekty ich prac, ale sam nigdy takiej nie miałem, jak i nie widziałem na żywo, jak one działają. Inna kwestia, że aż tak mnie to nie interesuje, bo nie jestem technomaniakiem. Z kolei jeśli chodzi o ich zastosowanie w budownictwie, no cóż, może cię zaskoczę, może nie bardzo, ale w pewnej formie one już istnieją i mówiąc w cudzysłowie drukują drapacze chmur. Oczywiście nie tak jak drukarka pokojowa, no ale jednak. W przypadku budownictwa wysokościowego znajduje czasem zastosowanie metoda robotycznej budowy nadlewowej. Wygląda to tak, że najpierw na miejscu postawienia budynku odlewa się fundamenty i stawia się ogromną megastrukturę, maszynę ze specjalnie przygotowanych prefabrykatów predefiniowanych pod tą konkretną budowę. Maszyna ta jest wielkości całego piętra i szaluje ona każdą ścianę oraz stropy, a jej ogromne cielsko ulokowane jest na hydraulicznych podnośnikach opierających się na tym, co już powstało pod nią. Gdy taka maszyna zostanie wybudowana, wystarczy podawać jej gotowe elementy konstrukcyjne i wlewać beton do jej trzewi. Tyle. Ona już sama wszystko zrobi bez większego udziału człowieka. Sama wyleje beton w szalunki własnego cielska, sama go ubije, sama poczeka aż on zastygnie, a potem sama przeniesie szalunki na piętro wyżej, przepełzając tym samym po tym, co już wybudowała o 2,5 metra do góry i znowu powtórzy ów proces. Nazwałbym to metodą robaczkowego odlewnictwa, ale choć jest to metoda ciekawa, efektywna, innowacyjna i bardzo szybka, to niestety nie da się jej zastosować w przypadku każdego budynku. Po pierwsze, tak wielkie maszyny opłacają się tylko przy wielkich budowach i to budowach wysokościowych, na przykład gdy odlewamy 100 pięter po drodze, tak? Niegdy robimy 10. Po drugie, jest to drogie, bo każdy budynek jest inny i pod każdy budynek trzeba zaprojektować odrębną maszynę odlewniczą od podstaw. Po trzecie, budynek musi być postawiony na bazie struktury żelbetowej, no ale to akurat nie powinien być problem, bo jest ona powszechnie stosowana w dzisiejszych czasach. Place budów nie wyglądają już tak jak w latach 70., gdzie całą podstawą wysokościowca był stalowy szkielet, obkładany dla niepoznaki innym materiałem.
Dzisiaj stal jest zbyt droga, aby to było rentowne. Po czwarte, budynek także musi na to pozwalać z perspektywy swojego projektu. To znaczy, maszyna odlewnicza pracuje na zasadzie duplikacji działań i wykonuje cały czas tą samą pracę. Co za tym idzie, odlewa ona dokładną kalkę poniższych pięter, ergo bryła drapacza chmur nie może być nadmiernie zróżnicowana, bo robot pogubi się w abstrakcyjnych kształtach lub po prostu przy zmianie owych kształtów. A wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste, bo często nawet te budynki, których bryła wygląda stonowanie, różnią się na poszczególnych wysokościach. Często w budownictwie wysokościowym stosuje się zawężanie piętra ku górze, a nawet jeśli nie, to często grubość ścian na dolnych kondygnacjach nie odpowiada tej na górnych. Podam to na przykładzie wieżowców, których sylwetka na pierwszy rzut oka może się wydawać niezmienna i łopatologiczna jak budowa cepa. Choćby takie World Trade Center. No i wiem, że na poprzednim Q&A też mówiłem o owych strukturach, ale po prostu dobrze oddają one to, o czym chcę powiedzieć teraz. Niby prostacki projekt. Ot i sześcienna bryła o wysokości 110 pięter, ale nie do końca. Nawet tam, po dogłębnym przyjrzeniu się w detal, zwrócilibyście uwagę, że budowa pięter u podstawy ma się nijak do tych ze środka, a ta ma się nijak do tych z końcówki drapaczy chmur. Przedstawię to w skali mikro, przenosząc się na grunt dźwigara nośnego typu CC501. Na pierwszych kondygnacjach miał on grubość 130 cm na 56 cm. Na 44 piętrze ta sama kolumna miała już grubość 111 cm na 48, a przy ostatnich kondygnacjach wynosiła zaledwie 90 cm na 40. Niczym średniowieczna konstrukcja, wbrew złudzeniu powtarzalności, budowla poszerzała się idąc do dołu, gdyż im bliżej ziemi, tym większy ciężar musiała ona utrzymać na swoich barkach i tym większym naprężeniom była poddawana. No ale to akurat demagogia, bo World Trade Center byłoby idealnym budynkiem do odlania przez maszynę odlewniczą. Byłoby, gdyby nie to, że jej konstrukcja była typowo stalowa. Tak czy inaczej, chyba już rozumiecie, do czego zmierzam. Nie jest to idealna metoda budowy, bo gdyby taka była, no to za jej sprawą stawialibyśmy wszystkie wieżowce świata, a tak mimo wszystko się nie dzieje. Inna kwestia, że prędzej czy później taki moloch dojdzie do ostatniego piętra, gdzie na wysokości połowy kilometra nad ziemią trzeba go ponownie rozebrać na części i zwieść dźwigami na dół, co także jest żmudne, niełatwe oraz kosztowne. Dobra, przejdźmy do kolejnych pytań. Tutaj nie, to już kiedyś było, w każdym razie było podobne, to może teraz się ustosunkuję do tego. Cytuję: Grzechu, czy przeprowadzisz kiedyś referendum? Czy twoi widzowie chcieliby zobaczyć, jak grasz w grę, która bardzo lubisz? O, zabrakło, no ale nieważne. Czyli City Skylines na modach, na przykład średniowiecze. Tia, no seria z CS-a kiedyś tam jeszcze się pojawi, ale nie będzie wyglądała tak jak tamta, poprzednia, którą kochaliście, bo tam spędziłem 70 godzin na opowiadaniu o ciekawostkach architektoniczno-budowlanych. W przyszłości będzie to seryjka na strumykach, więc skupię się na rozmowie z czatem. A czemu tak to przeciągam? No bo zapowiadam tą serię już od dawien dawna, bo mimo wszystko, niezależnie od tego, jak City Skylines nie byłoby fajne, to już je kiedyś ogrywałem. A na świecie jest jeszcze tyle produkcji growych, których nigdy wam nie pokazywałem, że szok, a każda z nich zasługuje na miejsce na kanale, więc zobaczymy, jak to będzie. A jeśli chodzi o serię na modach średniowiecznych, raczej nie zrobię takiego referendum, no bo powiedzmy sobie szczerze, nie widzę takiej serii. Ja widziałem mody na domy z epoki, ale po pierwsze nie wydaje mi się, aby było ich dosyć dużo, aby można z nich było postawić dosłownie całe miasto. Po drugie, nie wyobrażam sobie, ile godzin, a może nawet dni musiałbym spędzić nad modowaniem tytułu, aby każdy detal doprowadzić do epoki średniowiecza. Wiecie, tu nie chodzi tylko o budynki, ale także o mosty, o drogi, środki lokomocji czy źródła światła. No nie wyobrażam sobie tego i nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle nagrał podobną serię na YouTubie. Kolejne pytanie. Jeżeli możesz, wymień swoją największą wadę. I drugie pytanie tego samego pana. Wymień kilka osób ze świata show biznesu, polityki lub celebrytów, żyjących bądź już nieżyjących, z którymi wypiłbyś fortunkę. Jeśli chodzi o wady, ja wiem, no stawiasz mnie tutaj przed trudnym zadaniem, bo najlepiej to widzą osoby z mojego otoczenia poniekąd. Tak jest najłatwiej określać swoje wady, po prostu spytać innych ludzi. Z kolei jeśli chodzi o mnie, wiele osób na YouTube uważa mnie za zadufanego w sobie dzieciaka, który ma ego wielkości Stanów Zjednoczonych, ale tak wbrew pozorom nie jest. Dawno nie jestem dzieckiem, bo mam 32 lata i doskonale znam większość swoich wad.
których zresztą jak każdy człowiek mam dosyć sporo. Po prostu staram się na nich nie skupiać i być pewny siebie, co niektórzy postrzegają za zadufanie i przekonanie o własnej wyższości. Takie wady, jakie mógłbym wymienić choćby z głowy już na start, to zbyt częste zamartwianie się, zbytnia stanowczość, upartość, ponuractwo, zbyt mała empatia, zbyt wielki utylitaryzm, zbytnia racjonalność i mała spontaniczność, zbytnia pracowitość, a czasem i wyżej wymieniona pewność siebie, zbyt wielkie przywiązanie do utartych schematów. Ja jestem tego typu człowiekiem, że jak się do czegoś przywiążę i przystosuję, to tak ma być i koniec. Nawet zmiany na lepsze bywają dla mnie tymi na gorsze, bo sama zmiana już mnie rozjusza. Wydaje mi się, że w życiu codziennym nie jestem zbyt łatwym człowiekiem, to znaczy mam ciężką mentalność, bo funkcjonuję nieco robotycznie i zadaniowo. Zresztą nawet Bianka wiele razy mi powtarzała, że czasem nie widzi we mnie partnera, tylko żołnierza. No ale mniejsza, to wszystko jest w zasadzie początkiem listy moich wad, ale nie potrafiłbym wytypować jednej najgorszej cechy. Inna kwestia, że w ogóle się na tych wadach nie skupiam ani w wyglądzie, ani w charakterze. Kiedyś tak robiłem i miałem bardzo niskie poczucie własnej wartości, ale to było bardzo, bardzo dawno temu. No i zaakceptowałem siebie takim, jakim jestem w 100%, a to chyba najważniejsze. A osoby, z którymi chciałbym się napić fortunki... No cóż, odpowiedź na takie pytanie może być mocno szokująca, ale chyba najmocniej chciałbym się spotkać i pogadać z ludźmi, którzy nie byli dobrzy. Z takim na przykład Hitlerem, Stalinem czy Mao Zedongiem. I nie chodzi mi o to, aby wchodzić z nimi w przyjacielskie stosunki, ale chciałbym poznać takich ludzi w ujęciu czysto naukowym. Wiecie, że fascynuje mnie psychologia i socjologia i fajnie byłoby się dowiedzieć, co takie osoby miały w głowie, co uważały i jakie miały motywacje do wyrządzania tak ogromnych bestialstw. Wiecie, na przykład taki Hitler był zupełnie innym prywatnie niż na mównicy, więc ciekawie byłoby z nim porozmawiać w kuluarach, tak aby zrozumieć zasady funkcjonowania jego psychiki, co rzecz jasna nie znaczy, że którąkolwiek z tych osób popieram, bo tak rzecz jasna nie jest. A z pozytywnych person, no w sumie także interesowałoby mnie obalenie fortunki, czyli w domyśle porozmawianie z politykami, z taką Margaret Thatcher, czyli żelazną damą, albo Ronaldem Reaganem, czy Winston Churchillem. To by było całkiem ciekawe. Z gwiazdami, ja wiem, raczej nie bardzo. Nie widziałbym jakiejś ogromnej potrzeby obalania fortunki, bo dla mnie to zwykli ludzie, którym się po prostu poszczęściło. Fajnie byłoby mieć sławnego znajomego, to fakt. Ale my mówimy o jednej rozmowie, przy piwku, nie o zawieraniu przyjaźni. I pewnie teraz jesteście zawiedzeni, czemu nie wybrałem żadnego naukowca, czy też uznanego autorytetu, takiego jak Stephen Hawking, Elon Musk, czy Albert Einstein, albo Robert Oppenheimer. No ale nie bardzo mi się to widzi, bo osobowość tych ludzi jest mi nieco obojętna. W przypadku odkrywców czy naukowców bardziej interesują mnie rezultaty ich prac, a o nich mogę poczytać w książkach. Taka to dziwna odpowiedź. Dobra, przejdźmy do następnych pytań. Czy według ciebie wyprawy krzyżowe były potrzebne, czy była to zupełna głupota? To znaczy, wiesz co, zależy od perspektywy, tak? Punkt patrzenia zależy od punktu siedzenia i wiem, że to żadna odpowiedź, ale jest ona bardzo prawdziwa. Dla średniowiecznego paradygmatu wiary i mentalności ówczesnych Europejczyków były one potrzebne i wręcz konieczne. Ludzie wtedy z natury opierali swoje życie na siłowym rozwiązywaniu problemów. Na problemów doszukiwali się w zabobonach i szeroko rozumianej odmienności. Ktoś mieszkał za rzeką? Znaczy wróg, bo daleko mieszka, nie znam go. Przyjechał z innej wsi? Pewnikiem go licho przywiodło, czyli jakby ktoś nie wiedział, licho, no to jest postać z demonologii słowiańskiej. To jest bezpośrednio demon nieszczęść, pustoszenia, zagłady, zarazy, klęsk, wszystkiego co złe, dlatego w dzisiejszych czasach w potocznej polszczyźnie jeszcze można znaleźć zastosowanie takiego przysłowia, że jeżeli przyjdzie do nas ktoś nieproszony, kogo się nie spodziewaliśmy, no to się pytamy, kogo licho niesie, prawda? Ktoś zapuka do drzwi, znamy tą scenę choćby ze starych filmów, ktoś zapuka do drewnianej chaty i się pytają, kogo licho niesie? No, takie typowe, a jednak nie każdy człowiek zdaje sobie z tego sprawę, czym to licho autentycznie było. No albo ktoś ma dziwne uzębienie. No wąpiesz, jak się patrzy, ziętek łap zawidły to ogr. Kura przestała mi się nieść, no to wiadomo, że sąsiad rzucił na nią urok, trzeba mu żonę ubić, bo to wiedźma, przeca kruk siedział wczoraj na strzesze ich chałupy, a to przeca zwierzę nieboże jest. Ktoś ma inne zwyczaje, wygląd, kulturę, język, wyznanie, symbole i tak dalej, i tak dalej.
dalej, no to wiadomo, że świat będzie lepszy, jak go ubijemy. Tak wyglądała Europa w dawnych czasach, no i świat tak wyglądał, umówmy się. Ludzie byli ciemni jak smoła w zamkniętej beczce. No i nie było co się po nich spodziewać racjonalności działań. Zresztą kiedyś wam opowiadałem o przyzwyczajeniach średniowiecznych i tłumaczyłem, że rycerstwo witało się onegdaj na duptach i szlakach handlowych cytatami z Biblii. To nie było tak jak teraz, że ktoś powie siema albo dzień dobry. Dawne konwenanse wymagały więcej polotu i recytowano w nich urywki Pisma Świętego, na co odpowiedzią było dokończenie cytatu przez drugą obcą osobę na dukcie. W momencie, gdy ktoś nie znał Biblii albo choćby tego konkretnego urywka i nie był w stanie dokończyć zdania, to już było powodem do bitki na śmierć i życie. Na środku zadupia z kompletnie obcym człowiekiem, od tak zgupia frant, bo jak on nie zna słów świętych, słów bożych, to kto to jest? Za chuncpo, co to w ogóle za człeczyna jest? Pomiot Belzebuba, Saracen jakiś. Słowem, przemoc była wszechobecna, a mordowanie drugiego człowieka w imię wiary było chwalebne. Wojny także zdarzały się co i róż. To nie było nic dziwnego, nikogo to nawet nie obruszało. W takim świecie, gdy innowiercy przyjęli Ziemię Świętą, niczym dziwnym nie było nawoływanie do zbrojnej odpowiedzi poczynione przez papieża Urbana II podczas apelu w synodzie w Clermont. Trzeba się było bić, odkupić swoje grzechy i oczyścić ziemię. Trzeba było odbić święte miejsca i zabezpieczyć relikwiarze. Natomiast czy w dzisiejszych czasach wydaje się to mądre? No niespecjalnie. Dzisiaj mamy troszeczkę inne patrzenie na tego typu sferę zdarzeń. Z tego co wiemy, Europę wtedy obiegły informacje o tym, że innowiercy masowo palą kościoły i defekują na święte symbole. Co jak wiemy, niespecjalnie było prawdą. Ziemia Święta była ówcześnie takim tyglem kultur i wyznań, że kto jej nie przejął, to wdrażał się w struktury państwa wielowyznaniowego. To nawet potem, gdy utworzono tam Królestwo Jerozolimy, nie niszczono meczetów i nie wieszano muzułmanów. Nie zabraniano Żydom się modlić, bo jak mówiłem, był to tygiel cywilizacyjny. Inna kwestia, że choć dziś może nie każdy o tym pamięta, to krucjaty będące świętymi wojnami spowodowały kontrreakcję samego islamu w postaci utworzenia swojej świętej wojny, czyli słynnego dżihadu, który dzisiaj jest tak rozpowszechniony aktami terrorystycznymi. Przed krucjatami pojęcie dżihadu istniało w islamie, ale w zupełnie innej formie, a oznaczało wewnętrzną walkę ze słabościami i pokusami oraz złem własnej duszy. Zresztą opowiadałem wam o tym kiedyś przy okazji serii Zagrajmy w Medieval 2 Total War. Zatem przemoc wykreowała przemoc, a wrogość wykreowała wrogość. Czy był w tym gdzieś sens? Jakaś logika? Dla wielu ludzi tak. Dla wielu ludzi jest on tam nawet po dziś dzień, bo są fanatyczni. Inna kwestia, że na wojnach się zarabia i zyskuje władzę, no ale dla ogółu, powiem więcej, dla ogółu dzisiaj nie bardzo, bo czy w XXI wieku cywilizowany człowiek powie, że wojna jest mądra, zabijanie drugiego człowieka w walce o tereny, zasoby czy symbole jest przecież poddawaniem się najbardziej prymitywnym i pierwotnym instynktom zwierząt stadnych. No ale dobra, bo zaczynam brzmieć jak Dalaj Lama czy jakiś hippies. Wbrew pozorom nawet nie jestem pacyfistą, tak czy inaczej po prostu konstatuję, co jest mądre, a co jest głupie, tak? Podsumuję to prostym zdaniem, którym zasadniczo mogłem ująć cały temat i uciąć go w zarodku. Wojny z natury są głupie i choć owo zdanie jest infantylne, to trudno się z nim nie zgodzić. Mądra wojna wydaje mi się mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest prowadzona w obronie bliskich, choć podobną obronę także można wielorako zdefiniować. Poniekąd taki Putin także prowadził narrację o tym, że to Ukraina planowała atak na Federację Rosyjską, a my zaatakowaliśmy broniąc się. No ale wiadomo, że to nie miało wiele wspólnego z rzeczywistością, choć to jest dobry przykład, bo mądrą wojną jest dla mnie wojna o Ukrainę, ale po stronie Ukrainy. Jeśli jest się takim Ukraińcem, wtedy zniżasz się do prymitywnych metod walki o przetrwanie, ale robisz to właśnie po to, aby przetrwać, aby twój dom nie został spalony, aby żona nie została zgwałcona, aby szkoła, do której chodzi twoje dziecko, nie została obrzucona białym fosforem, aby wyrzucić z kraju okupanta i zrobić to tak krwawo, aby już nigdy nikomu nie przyszło do głowy tego powtarzać. To jest ten nieliczny przypadek, gdy udział w wojnie może być jakkolwiek mądry. Taka moja opinia. Kolejne pytanie, teraz może coś krótkiego na sam koniec, czy coś takiego gdzieś wyiskam. Grzechu, kiedyś mówiłeś o jakichś czterech prawach, które obalają istnienie Boga, możesz to przytoczyć?
No wiesz co, wiesz, że dzwoni, ale nie za bardzo w którym kościele. Słowem, wszystko pomieszałeś. Teoretycznie tak, lata temu stworzyłem film o rozważaniach natury czysto teologicznej i przytoczyłem tam także owe tezy filozofii antyczno-greckiej, ale po pierwsze, nie były to prawa, a tak zwane cztery prawdy epikurejskie, które filozofowie opracowali celem osiągnięcia absolutu umysłowego, czyli stanu tak zwanej ataraksji, w którym to człowiek jest spełniony, spokojny i ma uporządkowane myśli, a także konterfekt świata. Po drugie, owe prawdy, będące w efekcie prostym łańcuchem przyczynowo-skutkowym, takim łańcuchem logicznym, nie obalają istnienia Boga, jak napisałeś, a jedynie sens wiary w Niego i poświęcania Mu czasu. Ale do rzeczy, jak wyglądają cztery prawdy epikurejskie? No, analizujesz możliwości, stawiając przy tym dwie sprzeczne ze sobą tezy. Albo Bóg jest, albo Boga nie ma. Na prawdziwość każdego z tych stwierdzeń masz statystycznie rzecz biorąc 50% szans, bo przecież innych ewentualności nie ma, nie mogą one istnieć, no nie może Bóg istnieć w połowie. I teraz tak, jeśli Boga nie ma, no to konkluzja jest prosta. Nie warto się do Niego modlić, no bo do kogo masz się modlić, do kogo masz to robić, skoro Go nie ma? Jeśli z kolei Bóg jest, no to stawiasz kolejne dwie sprzeczne ze sobą tezy. Albo jest on wszechmocny i ma wpływ na świat, który nas otacza, albo takiego wpływu nie ma. Jeśli nie ma wpływu na Ziemię, ludzkość i wszechświat jako taki, to po raz kolejny lądujesz w punkcie wyjścia, czyli nie ma sensu się do niego modlić, bo na logikę, po co się modlić do kogoś, kto nie ma żadnej władzy, żadnych możliwości, działania, nie ma żadnej kontroli nad rzeczywistością, to tak jakbyście się modlili do zwykłego człowieka, co jest przecież bluźnierstwem i groteską w jednym. Choć tutaj także, co po niektórzy buddyści by się z tym nie zgodzili, ale mniejsza, abstrahując od innych wiar i religii, patrzymy poprzez pryzmat naszego postrzegania świata, czyli klasycznego chrześcijaństwa. Chrześcijanin nie postawi sobie ołtarzyka przed swoją matką w domu i nie zacznie się do niej modlić, bo to jest tylko człowiek, tak? I sama koncepcja modlenia się do człowieka jest już bluźnierstwem. Z kolei, jeśli zachodzi ta ostatnia możliwość i Bóg ma wpływ na wszystko, co się dzieje wokół nas, czyli jest wszechmocny, jak przystało na Boga, no to wiecie, jak wygląda świat za oknem, prawda? Źli ludzie opływają w luksusach i zbytkach, bawią się, ucztują, niszcząc wszystkich wokół. Owego zła nie spotyka żadna kara czy sprawiedliwość. Z kolei ci dobrzy, uczciwi i bogobojni są dręczeni chorobami, cierpieniem, głodem, biedą i umierają bez żadnej nagrody. Ergo, świat jest niesprawiedliwy, jest wręcz esencją niesprawiedliwości i za czynienie zła nic złego cię nie spotyka. Wręcz przeciwnie, bycie złym popłaca, bo łatwiej jest osiągnąć jakieś cele idąc po trupach. Więc jeśli Bóg ma wpływ na to, co się dzieje, a mimo wszystko nic z tym bestialstwem świata nie robi, nic nie robi z głodem, z zarazami, z wojnami, z tyraniami, z obozami koncentracyjnymi, z rzeziami, z przemocą, z pechem, z nieurodzajem, katastrofami naturalnymi. Bo okej, ktoś może powiedzieć, że Bóg nie ingeruje w życie ludzi, bo dał im wolną wolę i chce zobaczyć, co oni z tą wolną wolą zrobią, ale jednocześnie zakładamy, że Bóg jest wszechmogący, on ma pełną kontrolę nad światem, więc on ma wpływ na to, że dobrego, bogobojnego mojego rodzica pierdyknął piorun na polu. Ma wpływ na to, że zalała mnie powódź i pomordowała moje Bogu ducha winne dzieci. Ma wpływ na to, że spotkała nas klęska nieurodzaju i w tym momencie pomarli wszyscy, dobrzy i źli. Skoro Bóg ma na to wpływ i się biernie przygląda, znaczy, że jest złym Bogiem, który bawi się ludźmi, mając ich za nic. I po raz kolejny lądujemy w tym samym wniosku, że nie ma po co się do Niego modlić. Tak właśnie wyglądają antyczno-greckie cztery prawdy epikurejskie, które na zasadzie krótkiej analizy udowadniają, że co by się nie działo i jakby nie wyglądał świat, to gloryfikacja osoby Bożej jest fizycznie bezsensowna, bo jak się nie obrócisz, ogon masz zawsze z tyłu. No i dobra, myślę, że te klasyczne 30 minutek już przeminęło. Przeminęło z wiatrem, chciałoby się powiedzieć. Jeżeli miło spędziliście czas, jeżeli przyjemnie się tego słuchało, nagabuję was do tego, żebyście załapkowali ten materiał. Zawsze jakoś to tam pomaga w rozwoju. A jak drugie coś, link do Patronite'a w opisie. Dzięki składkom na takowym kanał się rozwija i może prosperować. Mam za co kupować nowe gry komputerowe, unowocześniać mój sprzęt, ewentualnie kupować jakieś programy do obróbki, renderingu, różnego rodzaju klipów i tak dalej, i tak dalej. Na razie ode
mnie to tyle. Widzimy się w przyszłości na kolejnych podobnych innych materiałach na moim kanale. Hej ludziska, cześć. Aha, no i ważne, nakłaniam do rozmów w komentarzach, byleby to były rozmowy na poziomie bez żadnych wyzwisk czy obrażania się. Chodzi o to, żeby wymieniać się poglądami właśnie w ten taki cywilizowany sposób. Na razie ode mnie to tyle. Hej ludziska, cześć.